21 grudnia w Wilnie wręczono nagrody uczniom polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny, uczestnikom konkursów Europejczycy, Polacy, Obywatele oraz Jak rozumiesz prawa człowieka. Organizatorem konkursów była Europejska Fundacja Praw Człowieka. Europejska Fundacja Praw Człowieka, która została utworzona w 2010 roku w celu poprawy praw człowieka na Litwie, jednym z głównych swoich celów ma edukację. Jedną właśnie z takich form edukacyjnych było przygotowanie podręcznika edukacyjnego Europejczycy, Polacy, Obywatele. Finałem było przystąpienie do egzaminu, do którego przystąpiło 123 uczniów z 28 szkół. Zdecydowaliśmy także zorganizować konkurs, który już organizowaliśmy także 2 lata temu dla szkół podstawowych liceów, Jak rozumiesz prawa człowieka. I dzieci mogły wyrazić swoje wyobrażenie o tym poprzez rysunki, filmiki, PowerPointy nawet i dostaliśmy 128 prac, więc bardzo dużo, z 18 szkół, więc uczestnictwo jest dość duże i to, co chcieliśmy osiągnąć, myślę, udało się. Dzieci trochę musiały popracować nad tym i zrozumieć, czym są prawa człowieka, że takie prawa w ogóle istnieją. Skorzystaliśmy z możliwości ogłoszonych przez fundację i branie udziału w 2 projektach i to było interesujące i dla uczniów klas 9, 10 oraz dla klas starszych. Zaangażowali się, gdyż mogli za pomocą tego projektu poznać i zgłębić jeszcze bardziej wiedzę w dziedzinie prawa człowieka oraz wiedzy o społeczeństwie. Я мислю, зробив фільмик, бо буде цікаві, нічого читати, послухаю. В тим фільмику є всі права чоловіка. Якби шукала все в інтернеті, цікавилася, ну, якби у друзів трохи, на учителі. Потім, якби все зробила, то в одно тісто і пробувала, якби то все розложити. Так вийшло, що от перше місце зайняла. Не сподівалася, що po 10 latach tak przewróci się sytuacja w negatywnym kierunku, że prawa człowieka naruszane, nie to, że naruszane, a w ogóle łamane, że człowiek narażony na nieprzyjemność, jeżeli on rozmawia czy po polsku, czy po rusku, czy jakoś.